Dzień dobry Państwu. Mam zaszczyt i przyjemność poprowadzić piątą międzynarodową konferencję naukowo-szkoleniową Interdyscyplinarne aspekty urody, zdrowia i choroby. Konferencja połączona jest z uroczystymi obchodami 15-lecia kształcenia pielęgniarek w naszej uczelni. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie ubogaci nas nie tylko w wiedzę, ale również we wspaniałe wspomnienia i pozytywne emocje, czego Państwu i sobie życzę. Chciałbym tutaj serdecznie przywitać zaproszonych gości. Gości zaprosiliśmy bardzo dużo, bardzo ciężko było mi to jakoś sensownie pogrupować. Mam nadzieję, że nikogo nie pominę z osób, które są z nami na sali. Zacząłbym od osób, które reprezentują uczelnie współpracujące z Instytutem Ochrony Zdrowia. Witam panią Dorotę Kiliańską, reprezentującą Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Witam panią Grażynę Nogalę-Pawelczyk, prorektora do spraw rozwoju i nauki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Witam przedstawicieli Uniwersytetu w Lugano w Szwajcarii, panią Uglendę Capello, pana Fabio Gabrieli i Lucio Tonello. Witam przedstawicieli Villanova University w Stanach Zjednoczonych, panią profesor Elizabeth Lang, panią Ann Scheif i pana Mieczysława Witka. Witam przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego w Czerniejowicach na Ukrainie, pana Igora Biriuka, panią Irenę Wuchowską, pana Igora Marceniaka. Oczywiście nie byłoby naszego kierunku pielęgniarstwa, naszego instytutu bez współpracy z podmiotami na terenie naszego województwa, gdzie są realizowane zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, gdzie nasi studenci zdobywają wiedzę. Witam panią Barbarę Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawiec. Witam panią Teresę Cieciak, zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawiec. W imieniu dyrektora SPZOS w Jarosławiu witam naczelną pielęgniarkę panią Jadwigę Sierpińską. Witam pana Janusza Szynala, zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa SPZOS Przewozu. W imieniu dyrektora Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu witam panią Iwonę Szymańską. Witam panią Iwonę Twardowską, przedstawiciela Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu. Witam pana Łukasza Wajsa, prezesa zarządu Centrum Medycznego w Łańcucie. Są z nami również duża grupa pań reprezentujących środowisko pielęgniarskie w Podkarpacie. Witam panią Elżbietę Lewandowską, przewodniczącą Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek w Łodzi. Witam panią Martę Darłach, naczelną pielęgniarkę SPZOS w Lubaczowie. Witam panią Małgorzatę Szpąd-Janicką, reprezentującą Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, przewodniczącą Podkarpackiej Sekcji Pielęgniarek Epidemiologicznych. Witam panią Alicję Nowosianko, naczelną pielęgniarkę Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Witam panią Marzannę Tec, naczelną pielęgniarkę SPZOS w Przewozu. Witam panią Ewelinę Kosio, dyrektora NZOZ-u Kolmet. Witam panią Ewę Prydę, pielęgniarkę epidemiologiczną w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu oraz panią Katarzynę Tomaszewską, naszego absolwenta. Zobaczycie państwo na przygotowanym filmie pielęgniarkę koordynującą Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Witam panią Małgorzatę Pulas, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie opieki paliatywnej.
Witam panią Renatę Majk-Lotycz, reprezentującą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Jarosławiu. W końcu chciałbym przywitać przedstawicieli naszej uczelni, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Państwo rektorzy, panie dyrektorze, całej społeczności tej uczelni, zaproszeni goście, drodzy państwo, w imieniu pana burmistrza miasta Jarosławia, pana Waldemara Palucha, dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję i przekazuję serdeczne pozdrowienia dla wszystkich uczestników tego jakże ważnego przedsięwzięcia. Ważnego z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, dzisiejsza piąta już w sumie też jubileuszowa konferencja jest kolejnym wartościowym wydarzeniem w naszej jarosławskiej uczelni, które to wydarzenie, przedsięwzięcie gromadząc tak wspaniałe grono prelegentów z kraju i z zagranicy, jak też wspaniałych gości, umożliwia poznanie i dyskusję naukową na tematy ważne dla każdego z nas tak naprawdę, bo wiadomo, że zdrowie czy choroba niestety, ale i uroda to tematy, które są dla każdego istotne. Drugi ważny powód to 15-lecie kształcenia pielęgniarek w naszej jarosławskiej uczelni, więc jak każdy jubileusz okazja do gratulacji, do podziękowań, do refleksji, do wspomnień, ale też do wytyczania perspektyw i planów na przyszłość. Dzisiaj, patrząc na perspektywę tych 15 lat, przede wszystkim w imieniu burmistrza miasta chciałbym pogratulować władzom uczelni, też władzom Instytutu Ochrony Zdrowia i wszystkim pracownikom, wszystkim zaangażowanym dzisiaj, ale również przez te wszystkie lata za wasz wkład w uruchomienie tego kierunku, w jego rozwój i w jego sukcesy. Thank you.
jeszcze raz brawa.